Runda zasadnicza 33 sezonu przeszła do historii. Poznaliśmy już drużyny, które swój udział w tej edycji zakończyły właśnie na tym etapie. W 13 kolejce spotkań, ostatniej w fazie grupowej, nie mogło zabraknąć emocji do ostatnich sekund. Zapraszamy na podsumowanie kolejki. Sponsorem drużyny jest Elektrotim. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb. W Super Brondbie McDonald's po zaciętym spotkaniu pokonał aktualnego mistrza Sampras. Mimo tej porażki koszykarze Sampras mogą cieszyć się z pierwszego miejsca w tabeli po rundzie zasadniczej. Drugi jest Hess, który w 13 kolejce wygrał walkowerem z Mógł Zbielany Wrocławskie. Goliszek Podłogi to drugi z zespołów, który po sezonie żegna się z pierwszą ligą. Co prawda w 13 kolejce pokonał po ciekawym meczu szwedzkie Pompy, ale nie starczyło to do pozostania w lidze. Fazę grupową pierwszej ligi wygrał zespół BasketPlanet.pl przed Warriors. LZS Włókącz Migród i Świat Sportu.pl to ostatnie zespoły, które po sezonie żegnają się z drugą ligą. Żmigrodzianie w 13 kolejce musieli uznać wyższość koszykarzy Mukobrońców. Natomiast Świat Sportu.pl po dramatycznym meczu przegrał z NBK. Kolejne zwycięstwo odniósł zespół w Rogeo. W 13 kolejce koszykarze tej drużyny pokonali Intersystem 52-50, a bohaterem spotkania był Stanisław Wawrzyńczuk, który rzucił 15 punktów. Wrobis SA, wygrywając wysoko z Rogalikiem Środa Śląska, przypieczętował pierwsze miejsce w tabeli grupy O w rundzie zasadniczej. Bardzo ważną wygraną odniósł zespół Nietota, który pokonał Rebels 47-43. Wygrana ta nie tylko daje Nietocie wyjście z grupy, ale również dobre drugie miejsce w tabeli. Rzutem na taśmę z grupy wyszedł również zespół Eilert Legnica, który wysoko pokonał STB Stars. Sponsorem drużyny jest ogólnopolski sportowy serwis informacyjny światsportu.pl. Wiadomości, ciekawe wywiady, felietony, galerie zdjęć, relacje z każdej kolejki Ligi Wrondba. www.światsportu.pl. Na koniec trzy najlepsze akcje meczu NBK światsportu.pl. Numer 3 to rzut zawodnika światsportu.pl Kamila Malinowskiego równo z syreną kończącą trzecią kwartę meczu. Pod dwójką indywidualne zagranie Marcina Ołoweckiego z NBK. Jako najlepsza dwójkowa akcja zawodników światsportu.pl Bartosz Trojanowski rzucił punkty po podaniu Kamila Malinowskiego.